Czy olej kokosowy zapycha naczynia? Takie pytanie otrzymałem od jednego z moich słuchaczy. I choć ciężko będzie mi tak jednoznacznie odpowiedzieć właśnie na to pytanie, to postaram się z nim zmierzyć i nakierować Państwa na właściwy tok myślenia. Jaka jest zatem prawda o oleju kokosowym? Czy jest tak bardzo zdrowy, jak definiują to różne źródła? Czy może mamy się czego obawiać i powinniśmy nieco przystopować z jego spożywaniem? Olej kokosowy kilka lat temu stał się bardzo modnym olejem, alternatywą do smażenia, ale także i gotowania. Mimo początkowego zachwytu, część badań zaczęła przeczyć jego cudownym właściwościom. Równolegle z nimi współistniały badania naukowe wykazujące korzystne właściwości tłuszczu kokosowego, m.in. na profil lipidowy u zwierząt, ale także i u ludzi, ale także na wpływ na choroby sercowo-naczyniowe. Można w końcu zapytać, jak to w końcu jest? Czy tłuszcz kokosowy podwyższa cholesterol, a może go obniża? To w końcu dobry czy też zły tłuszcz? I jak ma się to do często zadawanego pytania o jego możliwości zapychania naczyń? Witam Państwa w kolejnym odcinku. Jeśli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zatem, spożywać czy nie spożywać? Kto w tym całym sporze ma rację? Dzisiejszy odcinek poświęcimy zatem olejowi kokosowemu, jego anty- lub też prozdrowotnym właściwościom. Zacznijmy jednak od początku, czyli jaki olej kokosowy dostępny jest w naszych sklepach? Na sklepowych półkach dostępne są dwa rodzaje olejów kokosowych. Jednym z nich jest olej kokosowy z pierwszego tłoczenia, czyli tłuszcz nierafinowany oraz bielony olej kokosowy rafinowany i pozbawiony zapachu. Niestety proces obróbki wpływa niekorzystnie na zawartość polifenoli, którym przypisuje się korzystne działanie oleju. Aby lepiej zrozumieć dzisiejszy odcinek, musimy poznać skład oleju kokosowego. Zależnie od źródeł, olej kokosowy w 90-95% składa się z nasyconych kwasów tłuszczowych. Jego zdecydowaną większość stanowi kwas laurynowy, bo około 47%. Dalej jest to kwas mirystynowy, który stanowi 27%. Reszta to od 6-7% jednonienasycone kwasy tłuszczowe i od 1-2% kwasy tłuszczowe wielonienasycone. Dlatego w niektórych zestawieniach olej kokosowy ustawiany jest w jednym rzędzie obok oleju palmowego. Bez wątpienia nasyconych kwasów tłuszczowych należy spożywać jak najmniej. Zgodność w tej kwestii ma zarówno EFSA, czyli Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, ale także USDA, czyli Amerykański Departament Rolnictwa. Zarówno USDA, ale także EFSA zalecają, aby tłuszcze nasycone nie stanowiły więcej niż 10% wszystkich kalorii dziennych. Z kolei Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności maksymalnej ilości nie podaje, ale wszystkie instytucje są zgodne co do ich najmniejszego spożycia. A teraz graficzne przedstawienie zawartości kwasów tłuszczowych w różnych olejach. Jak widać z poniższego wykresu, olej kokosowy, jeśli chodzi o zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych, które powinniśmy ograniczać w diecie, niestety na tle innych olejów wypada, mówiąc kolokwialnie, źle, a nawet bardzo źle. Analizując skład i biorąc na warsztat niektóre badania, to gdzieniegdzie spotykamy się z teorią, że mimo wszystko nasycone kwasy tłuszczowe z oleju kokosowego nie stanowią czynnika aterogennego, czyli tak zwanego promiażdżycowego, który wywołuje miażdżycę. Argumentuje się to niską zapadalnością na hiperlipidemię w środowiskach powszechnie stosujących olej kokosowy. Olej kokosowy był uznawany za dobre źródło średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które wchłaniają się w jelitach i nie biorą udziału w tworzeniu cholesterolu. Jednak jak pokażemy w dalszej części tego artykułu, nieco mija się to z prawdą. To, co może ewentualnie przekonać do stosowania oleju kokosowego, to zawartość polifenoli o właściwościach antyoksydacyjnych, kolejno steroli, ale także witaminy E. Zatem przechodząc do meritum, odpowiedzmy sobie na pytanie. Czy olej kokosowy wpływa na nasze naczynia krwionośne? Co na ten temat mówią badania naukowe? Zależnie od publikacji, jaka wpadnie nam w ręce,
możemy utwierdzić się w przekonaniu, że olej kokosowy szkodzi albo nie szkodzi naszym naczyniom. Niestety pojawiają się badania podważające prozdrowotne właściwości, ale należy zacząć od tego, że spora część badań była prowadzona na zwierzętach. Niekiedy wyniki te nie mogą być w sposób bezpośredni czy też pośredni przełożone na ewentualne korzyści u ludzi. Istnieją bowiem nieco odmienne mechanizmy, na przykład w zakresie metabolizmu w tłuszczy. Jednak i w tego typu badaniach otrzymywano niekiedy wykluczające się wyniki. Świadczą o tym dwa doświadczenia przeprowadzone na zwierzętach, gdzie porównywano suplementację oleju kukurydzianego, ale także i kokosowego, a w drugim oliwy z oliwek oraz tłuszczu kokosowego. Wniosek był jeden. W badaniach nie potwierdziły się właściwości obniżające poziom złego cholesterolu LDL, ani te poprawiające poziom cholesterolu dobrego HDL. Dostępne są również badania odnośnie suplementacji oleju kokosowego, ale tym razem u ludzi. Jedno z nich z 1995 roku powiązało stosowanie oleju kokosowego z podniesieniem całkowitego cholesterolu oraz złego cholesterolu LDL, w porównaniu oczywiście do osób stosujących olej szafranowy. Wyniki okazały się dość przewidywalne ze względu na udział kwasów nienasyconych w oleju szafranowym do nasyconych w oleju kokosowym. Lepsze wyniki osiągnął olej szafranowy. Z kolei inne badanie naukowe z 2017 roku, badanie z randomizacją oraz z podwójnie zaślepioną próbą, trwało 8 tygodni. Uczestniczyło w nim 42 mężczyzn w grupie wiekowej od 18 do 40 lat. Podawanie 2 gramów oleju kokosowego w formie skapsułkowanej nie miało wpływu na wartości lipidogramu. Natomiast grupie placebo podawane były kapsułki z mąką. Czyli w tym badaniu z kolei mamy dowód na neutralne działanie oleju kokosowego na organizm ludzki. O braku negatywnego wpływu na poziom lipidów we krwi mówi także inne badanie z 2009 roku. Mowa w nim o neutralnym wpływie oleju kokosowego, ale także i słonecznikowego, u pacjentów zdrowych i chorujących na cukrzycę typu drugiego. Jak zatem widać, mamy kolejny biegun badań naukowych, które nie widzą zależności między olejem kokosowym a poziomem lipidów, które teoretycznie w przyszłości mogą powodować problemy z naszymi tętnicami. Kolejne badanie z 1999 roku opisywało wpływ oleju kokosowego oraz oliwy z oliwek na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Badanie to przeprowadzono tym razem na zwierzętach. W grupie zwierząt spożywających oliwę z oliwek rozszerzenie zmian miażdżycowych było niższe niż w przypadku grupy, która spożywała olej kokosowy. A teraz uwaga! Po 16 tygodniach rozmiary zmian związanych z przyjmowaniem oleju kokosowego podwoiły swoje rozmiary. Ale teraz dla równowagi przedstawmy drugi biegun badań. Badanie z 2017 roku potwierdziło jednak pozytywny wpływ oleju kokosowego na dobry cholesterol u ludzi w porównaniu do grupy kontrolnej, która dostawała placebo. Różnice w poziomie dobrego cholesterolu były następujące. 64,2 mg na decylitr w porównaniu do grupy kontrolnej 59 mg na decylitr. Zmian w trójglicerydach i poziomie cholesterolu nie stwierdzono. Czyli spożywanie oleju kokosowego dało pozytywne zmiany w profilu lipidowym, a to znów przekłada się na zdrowie naszych naczyń. Kolejne badanie z 2004 roku, prowadzone na zwierzętach, potwierdza korzystny wpływ oleju kokosowego na zdrowie. Próbę prowadzono przez 45 dni. Zwierzętom podawano olej nierafinowany, ale także rafinowany. Lepsze rezultaty uzyskano dla postaci nierafinowanej, która zawierała więcej polifenoli i innych cennych składników. No i teraz najgorsza wiadomość w dzisiejszym odcinku. W 2020 roku pojawiły się dwie metaanalizy, czyli badania naukowe najwyższej rangi. Pierwsze badanie naukowe brało pod uwagę aż 16 innych badań. A jakie były wyniki tych badań? Niech odpowiedzią będzie samo badanie. Badanie z 2020 roku. W tytule czytamy: wpływ spożycia oleju kokosowego na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowe. Przegląd systematyczny i metaanaliza badań klinicznych. Natomiast w treści możemy odnaleźć informację, że
Spożywanie oleju kokosowego powoduje istotnie podwyższony poziom cholesterolu LDL niż inne nietropikalne oleje roślinne. Powinno to informować o wyborach dotyczących spożycia oleju kokosowego. Nie jest to niestety odosobniona metaanaliza dotycząca wpływu oleju kokosowego na zdrowie układu sercowo-naczyniowego. W 2020 roku powstała jeszcze jedna metaanaliza. Jej treść brzmi następująco. Wpływ oleju kokosowego na ryzyko sercowo-metaboliczne. Przegląd systematyczny i metaanaliza badań interwencyjnych. Natomiast w treści czytamy. Nasze wyniki sugerują, że spożycie oleju kokosowego skutkuje znacznie wyższymi poziomami całkowitego cholesterolu, cholesterolu złego, niż inne oleje. Spożywanie oleju kokosowego może być jednym z czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u mieszkańców Azji Południowej. Zatem omówmy wady, zalety i wątpliwości związane z olejem kokosowym. Jednoczesną wadą i zaletą oleju kokosowego jest jego skład. Na niekorzyść oleju kokosowego przemawia ilość nasyconych kwasów tłuszczowych. Plusem natomiast jest obecność steroli oraz polifenoli, które mogą pozytywnie wpływać na gospodarkę lipidową. Rozmawiając o wadach tego oleju, należy wspomnieć o kwasie laurynowym, który mimo tego, że nie jest długim łańcuchem węglowym, to pod względem zachowania należy zaliczyć go do kwasów długołańcuchowych. A co na to wskazuje? Wskazuje na to fakt, jak przenoszone i rozprowadzane są w naszym ciele kwasy tłuszczowe średniołańcuchowe. Większość z nich wchłania się w żyle wrotnej. Kwas laurynowy oleju kokosowego potrzebuje jednak pośrednika do jego przemieszczania się. Tymi pośrednikami są chylomikrony, czyli lipoproteiny. Oprócz tego na niekorzyść o kwasie laurynowym świadczy jego rozpuszczalność w wodzie. Jest ona niższa niż dla średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Wątpliwość co do negatywnego oddziaływania oleju kokosowego może budzić przekonanie, że społeczeństwa stosujące od wieków produkty kokosowe są stosunkowo rzadko narażone na choroby sercowo-naczyniowe. Jednak teoria ta wymaga bardzo mocnego doprecyzowania. Dieta takich społeczności oparta była na miąższu z kokosa lub wyciśniętego kremu kokosowego. Ale oprócz tego w diecie takich osób żywność przetworzona stanowi nieznaczną część, a nie brakuje w niej błonnika, który wykazuje korzystne właściwości w odniesieniu do poziomu cholesterolu i ten właśnie może zrównoważyć działanie oleju kokosowego. Nieco inne pochodzenie ma współczesny olej kokosowy, który powstaje poprzez obróbkę tzw. kopry wysuszonego miąższu orzecha kokosowego. Zatem, zależnie od metody, możemy otrzymać olej kokosowy nierafinowany, tłoczony na zimno, lub też postać otrzymywaną na skutek rozgrzania, tłoczenia, ale także odkwaszania i pozbawiania aromatów, czyli postać rafinowaną. Nieco inaczej wygląda także dieta ludzi krajów europejskich, gdzie ilość spożywanego błonnika jest znacznie mniejsza. Zatem nie ma w tym wypadku równowagi, jak w przykładzie wcześniejszym. A jak stosować olej kokosowy w kuchni? Jeśli zdecydujesz się na stosowanie oleju kokosowego, to pamiętaj o kilku rzeczach. Olej ten charakteryzuje się stosunkowo niską temperaturą dymienia, to jest mniej więcej 171 stopni Celsjusza. W porównaniu do europejskich, konwencjonalnych olejów roślinnych, takich na przykład jak rzepakowy, ta temperatura może wynosić na przykład 238 stopni Celsjusza. Nie zaleca się stosowania tego oleju do smażenia na głębokim tłuszczu, jedynie i ewentualnie do płytkiego smażenia, ponieważ jest dużo lepszych olejów do tego celu. Dzieje się tak dlatego, że jest to bogate źródło nasyconych kwasów tłuszczowych. Zatem im mniej go użyjesz do smażenia, tym lepiej. A kto zna mój kanał, to wie, że smażyć powinniśmy jak najmniej albo wcale. Podsumowując, olej kokosowy to z pewnością źródło kwasów tłuszczowych nasyconych, co do których należy zachować ostrożność. Zresztą tak samo jak w przypadku innych tłuszczów o tak dużej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, koniec kropka, z wykrzyknikiem. Obecnie zatem trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, potwierdzające czy też zaprzeczające tytułowemu pytaniu, czyli czy olej kokosowy jest zdrowy
dla naszych naczyń krwionośnych. Pewne natomiast jest to, że zaleca się regularne wykonywanie lipidogramu w przypadku regularnego stosowania tego oleju, szczególnie gdy historia rodzinna obfituje w choroby na tle sercowo-naczyniowym. Poza tym każda modyfikacja diety powinna mieć teoretycznie szerszą analizę, czy na przykład któregoś ze składników nie robi się za mało albo też za dużo, jak w przypadku kwasów tłuszczowych nasyconych. Dlatego wprowadzenie oleju kokosowego do naszej diety powinno być skorelowane ze skorygowaniem innych źródeł nasyconych kwasów tłuszczowych. Przeglądając jednak badania na temat oleju kokosowego, należy zwrócić uwagę na ile precyzyjnie zostały oznaczone warunki badania, to jest rodzaj stosowanej diety, stosowanie leków czy częstość badań lipidogramu. Ale odnośnie form oleju kokosowego nie zmienia to absolutnie faktu, że prozdrowotność, jeśli w ogóle tak to możemy nazwać, odnośnie nierafinowanego oleju jest znacznie większa w porównaniu do jego postaci rafinowanej. Jednak powstaje pytanie, jak się to ma do konwencjonalnych europejskich olejów roślinnych, czyli rzepakowego czy też słonecznikowego, które jak widzieliśmy cechują się znacznie wyższą zawartością nienasyconych, więc pożądanych tłuszczy. Jak zatem mamy interpretować dzisiejszy odcinek? Otóż wyniki badań naukowych prowadzą do konkluzji, iż tematyka oleju kokosowego jest wciąż kontrowersyjna. Więc teoretycznie powinniśmy zachować ostrożność. Natomiast z mojego punktu widzenia warto stosować olej kokosowy, ale w odpowiednich warunkach. I zaraz Państwu powiem, co mam tutaj na myśli. Po pierwsze, przyjmuje się, że dzienna dawka oleju kokosowego powinna wynosić od 20 do 30 gramów. W moim przekonaniu, tylko i w przypadku osób, które mają zrównoważony tryb życia, w którym zawiera się wysiłek fizyczny oraz dobrze przemyślana dieta, w szczególności bogata w błonnik. Natomiast u osób, które nie mają dobrej, zdrowej i przemyślanej diety, w dodatku nie są aktywne fizycznie, to olej kokosowy w powyższych ilościach stosowałbym tylko wtedy, kiedy chciałbym uzupełnić niedobory magnezu. Dlaczego? Ponieważ średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe zawarte w tym oleju w niesamowity sposób poprawiają wchłanianie tego pierwiastka. Nagrałem na ten temat osobny film z przepisem praktycznym i do tego filmu Państwa zapraszam, jeśli ktoś ma niedobory magnezu. Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłem Państwu tematykę oleju kokosowego i jego wpływu na nasze zdrowie. A jeśli ktokolwiek z Państwa ma do mnie jakiekolwiek pytania, to zapraszam na moją prywatną grupę na Facebooku, gdzie na Państwa pytania odpowiadam. Link do tej grupy umieszczę w opisie tego filmu. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Serdecznie dziękuję za Państwa uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.